Twoje spostrzeżenia na temat tego wyścigu. No, przewidywałeś, że nie będą tutaj mieli łatwego zadania dzisiaj polscy kibice i tak w istocie było. Tak, niestety nie było żadnej miłej niespodzianki. Także na pewno ból, który mi dostarczył jazdę w wyścigu, oni też czuli, ale mimo tego dziękuję im za doping. Mam nadzieję, że mimo naszej niezarewelacyjnej formy, żeby lekko to powiedzieć, będą wspominać miło wyjazd tutaj na Węgry. Ja tak naprawdę będę wspominał miło, ale to tylko dzięki nim, także przynajmniej trochę cukru, trochę posłodzili mi kibice, tutaj naprawdę było ich mnóstwo i bardzo jeszcze im raz dziękuję. Wiele razy powtarzałeś ostatnio kwestię o tych problemach z przyczepnością. Rozumiem, że tutaj wiele się nie zmieniło dzisiaj, bo nie miało prawa się zmienić. No nie miało się prawa zmienić, bo jest ten sam pomiędzy kwalifikacjami a wyścigiem. Nie można tak dotykać bolidu, także było jak było. Mówisz, nie jestem magikiem. Dzisiaj, nie wiem, David Copperfield gdyby usiadł, również mógłby mieć problem na twoim miejscu. Nie wiem, jak David Copperfield jeździł. No, kto wie, trzeba by było sprawdzić. No, ale szczerze nie życzyłbym mu jazdy. Twoim samochodem nie życzyłbyś jazdy. Nawet Davidowi. Mógłby nie dać rady. Nie wiem, no. Nie mnie oceniać. Ja mogę tylko oceniać to, co się działo ze mną i u mnie, także gdybać nie będziemy. To jeszcze tylko na koniec. Zaczyna się przerwa letnia. Jakie myśli ma w głowie Robert Kubica przed tymi tygodniami i przed SPA? Jak zawsze po każdym wyścigu i nie przed każdym wyścigiem, ponieważ teraz są w cudzysłowie wakacje, także trochę odpoczynku i później wracamy do roboty.